Halo, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gwintowych Talii. Dzisiaj przed nami elfy po tym jakże potężnym nerfie na Vanadaina. Vanadain kosztuje teraz 9 prowizji, ale ma 7 punktów siły. Moim zdaniem, o ile to jest w sumie nerf, no to też poniekąd jest to momentami buff. W tym sensie, że naprawdę tego Vanadaina jest trudno usunąć, tak? No bo wcześniej to się rzucało na niego kaganiec albo strzelało się w niego juniorem po prostu za 6, a teraz jest to w zasadzie niemożliwe. No oczywiście junior dalej może zbić Vanadaina, no ale musi zapłacić dodatkowo 3 monety albo 3 punkty życia. Także Vanadain o wiele więcej przeżywa, ale no jest podatny teraz w zasadzie na zablokowania tylko albo na Sirocco. Talie z Neckerem nie grają Sirocca, dlatego w tym sezonie sobie gramy kryształową czaszkę, ponieważ właśnie jak wrócimy kryształową czaszkę na Vanadaina, no to w zasadzie te wszystkie Necker deki totalnie nie mają co z tym Vanadainem zrobić, no bo Doregariem go nie zablokują, Sirocca nie grają, a Erondaita oczywiście nie zdążą nastakować do 11 punktów. Także przeciwko Neckerowi Vanadain w połączeniu z kryształową czaszką jest naprawdę koksem. Ja tutaj zdecydowałem się ciachnąć tylko Toruwiel. Ponieważ doszedłem do wniosku, że no po pierwsze musimy jakoś prowizję znaleźć po tym nerfie tutaj, a po drugie gra tych Neckerów sporo, oni grają i Ciri, i grają artefakty, i tymi artefaktami często się ładnie zastawiają i to również traci dużo punktów. No to wrzuciłem sobie tutaj ladeczku Hydavera, który jeszcze bardziej pozwala nam o rundę pierwszą na przykład walczyć. Jeśli chodzi o resztę deku, to w zasadzie to się wiele nie zmieniło. Mamy odpowiedzi na wszystko, tak? Mamy i Sirocco, i mamy te różne strzały, zaczepek, mamy Yevina, ale też mamy reset, jak ktoś gra pierścień, mamy oczyszczenie na Ciri, mamy wiewiórkę, żeby tam wygnać Erondaita z cmentarza albo inną meluzynkę. Także deczek naprawdę ma odpowiedzi na wszystko, punkty ma. Zwłaszcza jak zasłormujemy w długiej rundzie na przykład, no to potem Vernossiel robi potężne punkty i Sengrim robi potężne punkty. No i to wszystko się ładnie zgrywa. Także zobaczymy, jak nowy Vanadain się sprawdza w tym sezonie. No ja uważam, że dalej jest mocny i te elfy sobie powinny bardzo dobrze radzić. A czy tak będzie, to się przekonamy w dzisiejszym odcinku. Link do talii w opisie. I mamy elfy kontra owoce Izgit. Owoce Izgit, czyli no najpopularniejszy z dekredeków. I mamy Vanadaina, to jest spoko. Także tutaj właśnie zastosujemy strategię, o której wspomniałem przy omówieniu talii. Wiewiórkę można, myślę... no wiecie, mamy Vanadaina, to i tak dwie karty na dno talii wrzucimy. Także może to być Hydaver plus wiewióra. Jeszcze mamy Eliren. Dobra, wymienimy Eliren. W sumie Mulligan wypadałoby zrobić, tak czy siak. Chyba, chociaż... A, może zostawmy. Taka ręka jest jak najbardziej w porządku. Dobra, i od czego sobie zaczniemy? Czy my chcemy zacząć od Mistrzyni Miecza, czy my chcemy zacząć od Vanadaina? Wydaje mi się, że zaczniemy mimo wszystko od Mistrzyni Miecza. Mhm, tak będzie. Kryształową czaszkę zostawiamy na Vanadaina. Nie chcemy pozwolić, aby przeciwnik mógł Vanadaina zablokować. Ponieważ jeśli to zagranie wykluczymy, no to przeciwnik nie powinien być w stanie nic zrobić. Wiewiórkę i Hydavera sobie damy do talii. No i kryształowa czaszka tutaj wlatuje. I zobaczmy, czy przeciwnik ma jakąś odpowiedź? No nie powinien mieć. I te zaczepki tutaj zrobią giga, mega, super, hiper robotę teraz. No i właśnie w ten sposób jesteśmy w stanie kontestować Necker deck z Blue Coina. No na Redcoinie to można zagrać 3 karty i spasować teoretycznie. A tutaj z Blue Coina no to byłoby to ryzyko przegrywania na równych, ale... Ale przy takim układzie tego ryzyka nie będzie.
Tutaj możemy teoretycznie sobie rzucić zaczepkę w Heidavera. Jeśli chcielibyśmy łucznika ustawiać, natomiast ja będę raczej starał się ograniczać sabat, tak? Bo im później przeciwnik rzuci świnkę, tym no tym lepiej. Okej, samojadek. Więc no, polecimy sobie z kolejną zaczepką. Czas umierać, Duan. Teraz wyskoczy nam Eliren kulturalnie. Chcemy Heidavera do pomocy. Chociaż no i tak widzicie, mimo tym, że Vanadin swoje zrobił, i tak Nekerdek ma dużo punktów. Owocek, zaraz jeszcze płotka doskoczy. Więc tutaj trzeba być czujnym. Fajnie byłoby rundę wygrać, no bo jeśli byśmy przeszli do długiej rundy, to wydaje mi się, że mielibyśmy dosyć łatwą drogę do zwycięstwa. Okay. A tutaj przeciwnik naciśnie naprawdę ostro. Wydaje się, że tutaj wygranie łuczniczki jest w porządku. Eliminujemy samojadka. Zabieramy też kieszeń do Genkana. Nie ma dwóch reliktów obok siebie. A jak chcecie mi zagrać świnkę, to Jewinem ją zbijemy. Potem może nawet Siroko na szczurą łapkę. No zobaczymy. Chociaż no jest. Jest presja. Jest presja. To na pewno. No jak wrócimy Siroko, to w sumie no nie myślałem, że przeciwnik będzie w stanie tyle punktów wygenerować. A jednak był. No proszę. Może nawet wtasuję zaczepki i zagram jeszcze raz w tej rundzie. I potem się będę po prostu będę liczył na scenariusz, ale nie, no to chyba głupi pomysł. To jest głupie, znaczy to też jest trochę głupie, bo Ciri. Bo Ciri nas przebija teraz, no ale. A nie, nie przebija, bo Heidavr. Haha, widzicie? Gdyby nie Heidavr, teraz jak po zagraniu Ciri nie mógłbym spasować. A tak to mogę. Także jak będziemy przebijać. Czy jak teraz przeciwnik nas nie przebije, to możemy spasować. A żeby nas przebił, to nie może zagrać świnki. Ciri nie przebija. Miecz też nie przebija. No dobra, no. Ja wykorzystam opcję na pas. Skoro można, przeciwnik gra Ciri. Ale to jest w porządku, tak? Zrobiliśmy to, co chcieliśmy. Dalej mamy scenariusz, dalej mamy nasze kombo z zaczepkami. Wszystko jest jak w najlepszym porządku. Mhm. Tylko, że będzie tutaj puszowany, prawda? Zostawimy sobie taką rękę. Zobaczymy, jaka tutaj będzie. Jaki będzie po prostu przeciwnik będzie puszował, no bo gra Nekerem. Gracze Nekere to mają klapki na oczach i zawsze lecą na 2-0, no ale to w sumie jest jakby słuszna strategia, także. Mój ból nie pójdzie na marne. Minus jedna zaczepka, niestety. Czy będziemy grać na trzy zaczepki? Chaos i ład. Dobro i zło. Hmm.
Okej, okay. Czy wersja z Xavierem u przeciwnika. No teraz to już nie ma znaczenia, co będzie tutaj wyganiane. To niegrzecznie tak wrzeszczeć w trakcie posiłku. No co, no ja myślę, że tymi zaczepkami polecimy. Potem jeszcze będziemy mieć scenariusz. A grając to od razu eliminujemy samojadka. Już nie. Plus skracamy talię. Same plusy. Teraz się wszystkie elfy w jednym rzędzie nie zespawnowały. To oczywiście minus. Okej, buta. Przeciwnik powinien był zjeść tutaj. Troszkę nie wiem, nie wiem dlaczego tego nie zrobił. Grajmy sobie strzelczynię. Sześć punktów, dodatkowy elf na stole. Właśnie, teraz nie ma owocka od razu do stworzenia, także... No, dziwne, dziwne to było. Jekan. Okay. Dalej sabatu do świnki nie ma, nie? Bo to jest 2-6. To jest 6 i dalej świnka sabatu nie ma. No to co, możemy sobie zagrać Maxi. Zobaczyć, czy dobierzemy scenariusz i na szczęście, o, dobrze, że to zagraliśmy, bo ani byśmy o Neuromancji, ani portelu nie dobrali, to byłby spory problem. Wiewiórka już jest raczej nieprzydatna. Wydamy sobie wiewiórę na dno, chociaż oczyszczenie też nie bardzo jest przydatne, ale to jest chociaż elf. Także wiewióra na dno, przytasowujemy. Czy się wybronimy? Złoty neker, no właśnie. No właśnie, to jest ten ból. To jest ten ból. Przeciwnik powinien był tokena usunąć, także zmisplayował troszkę. I co, no będziemy musieli tutaj pełną moc odpalić prawdopodobnie. No nie wydaje się, żeby była inna opcja. Za stokrotkę z dolin! Także co, zagrajmy sobie Syngrima. Czy będziemy musieli wszystko zrzucić? Chowanie cwani lasu, łaziec bez głowy. Tutaj mamy strzał za 7, czyli 11-12. To jest mało. A Vernosel do przodu to nie ma sensu iść, bo jeśli to przebije, to spoko, jak nie przebije, to i tak musimy dwie karty rzucić. Zobaczmy, czy to wystarczy. Tarczy poleciało, więc pewnie, pewnie nie, albo jednak tak! O kurczę, no tak miło. Nawet jak poleciało w tarczy, to wystarczyło. Także udało nam się zachować kartę. Bardzo dobrze. Jak dobierzemy scenariusz, a mamy i Oneiro, i scenariusz, to prawdopodobnie wygramy. Dobra, jest scenariusz, mamy dwa elfy. I też mamy reset na... Na Erondaita, nie? Bo on... On grał to po raz pierwszy. No, także to powinno być spoko. Dobra. Mamy scenariusz. Mamy Last Say, dlatego te zarodniki zostawiłem. Gdybym nie miał Last Say'a, to...
To zagranie byłoby oczywiście... Znaczy to zostawienie zaradników byłoby głupie, ale tak patrząc po kartach w talii, to tutaj nie ma nic jakiegoś super lepszego. Co najwyżej jakieś 8 punktów może. A wydaje się, że zaradniki też mogą 8 punktów zrobić. Jest na to spora szansa. Okej. Mhm, i zobaczycie, nawet 9 punktów zrobią zarodniki, także jak najbardziej dobra decyzja. Przemieniamy. Zagrywamy sobie je wina. To nie my rozpoczęliśmy tę wojnę. Bum, bum. Umrę z mieczem w ręku. I co, świnka ostatnią kartą jest? Zobacz, nawet nie ma sabatu. O, widzicie? Ależ smutna świnka, to się często nie zdarza. A i w sumie cokolwiek by wygrywało, ale... Zarodniki, zobaczcie, faktycznie zrobiły najwięcej. Także dobra decyzja na mulliganie. I w ten sposób Necker został pokonany. A drugi oponent to precyzyjne uderzenie. No tutaj znowu, tak, czeka nas prawdopodobnie ten dek z krasnoludami. Także no cóż. Przeciwnicy no grają praktycznie wszyscy tym samym, także tutaj byłbym w stanie nawet pewnie prawie że dokładną deglistę z głowy przeciwnika podać. Ktoś powie, jak ty to robisz, że wiesz czym przeciwnik gra, widząc umiejętność. A ja odpowiadam, że to kwestia po prostu doświadczenia. Zmienimy sobie zaczepkę. Jedną i drugą i zostaliśmy z Elirem, także no ta ręka, jak nie trudno ocenić, nie ma ani Vanadeina, ani scenariusza, także no nie jesteśmy w stanie tutaj w żaden sposób przeciwnika podjąć, a przeciwnik na pewno gra płotkę, na pewno ma jeszcze tutaj 5 punktów przewagi taktycznej. Także tutaj rundę pierwszą wykorzystamy, żeby zagrać Maxi, zagramy jakąś, nie wiem, Mistrzynię Miecza, Neofitę. I pewnie spasujemy. Uciekać, możesz się ukrywać, ale i tak cię złapię. I też będziemy trzymać kciuki, żeby Hajdawer nie wyskoczył. To by było fajne. No to też jest czasem problem z Hajdawerem, że na przykład w takiej sytuacji wolelibyśmy, żeby on nie wyskoczył, a jak wyskoczy w R1, to no, tak trochę będzie nam smutno, no ale zawsze jest też szansa, że nie wyskoczy. Tutaj nie ma co panikować oczywiście. Przeciwnik wzmocnił wóz bojowy, nie jesteśmy w stanie go zniszczyć. Także na spokojnie. Zagrajmy sobie Maxi. I co my tu widzimy? Widzimy, że... Vanadeina dobierzemy, a z Oneiromancją może być problem. Bo niby 10 kart dobieramy, ale jak będziemy robić mulligan, to te karty mogą się wtasować przed Oneiromancję. Także wydaje mi się, że mimo wszystko bezpieczniej będzie przetasować, bo jednak... Jeszcze by na pewno. Dobra, zostawmy, bo w sumie po przetasowaniu może być gorzej. Po przetasowaniu może być gorzej. A ja będę mulliganował w sumie 3 razy, z czego 2 mulligany będą tylko istotne. Bo Eliren i tak wyskoczy. Ale no jest szansa, że koniec końców scenariusz będzie na top decku i go nie dobierzemy. Przeciwnik tutaj bardzo... Bardzo agresywnie pojechał. Dobrze, to zagrajmy Neofitę. Neofita troszkę kontruje tego Zoltana. Też no boję się troszkę to tempo pas. Jeśli przeciwnik teraz zdecydowałby się właśnie odpuścić. 22 punkty plus 1 co turę. Ale nie, no chyba byśmy się wybronili.
Ale no fajniej byłoby, gdyby chociaż... To jest 8... Dobra, What? Dobra, tak nie grajcie. Tak nie grajcie, to... Jakby... Czy to widać, że ja chcę spasować? A przeciwnik zagrywa aż Munro. Także ja nie wiem, czy on gra w wersję z Vanadeinem i wydaje mu się, że te zaczepki mu wystarczą do wygrania, czy może jakoś gra z pułapkami. Wtedy to może mieć jakiś tam sens. Ale no my oczywiście zwiewamy z tej rundy. Z uśmiechem na twarzy, no zobaczcie, Munro, Zolta to jest 13 prowizji, 12 prowizji, 9 prowizji. No... Potężne poświęcenie. A ja rzuciłem Maxi, rzuciłem Mistrzynię Miecza i rzuciłem Neofitę. Dobra no. Przeciwnik uznał, że warto. Musimy robić wszystkie muligany. Jeśli nie będziemy robić wszystkich muliganów, to na pewno nie dobierzemy scenariusza, a tak to dajemy sobie szansy. A tak sobie dajemy szansy. Polecimy z Vanadeinem, oczywiście wymienimy Neofitę i Strzelczynię pewnie. No tutaj nie mamy innej opcji. Dołączyć do nas i bronić doliny. Chociaż jak przeciwnik zagra no unit, to może lepiej strzelczynię i łuczniczkę. Żeby móc na ufity proaktywnie zagrać. No chyba tak zrobię. Co ile niby ta łuczniczka jest lepsza. Jak przeciwnik teraz znowu coś zagra no unit, to fajnie byłoby mieć tego na ufity do gry. Dwa ładunki dowódcy i... Witaj ponownie. I ostrze Hengait. Ale już zagranie. Okej. To nam raczej planu nie psuje. Teraz zobaczymy, kto jest słaby. Także Neofita na stół. Co, będzie grane dalej, czy nie będzie grane dalej? Będzie grane dalej. Teraz szybko. Okej, no to oczywiście ma sens. No ale co, no, zagramy sobie... No ten przeciwnik w dowódcę też zużył, trzeba mieć to na uwadze. Pokazała nam drogę. Więc nawet jeśli skończy się to kartą straty... I tak nie powinno być najgorzej. Przeciwnik, no przypomnijmy, że zużył już Zoltana i Moon Rover 1. Gdyby te karty miał teraz, to by było mega groźnie. Ale z racji, że ich nie ma, no to... Okej, no karta przewagi będzie, ale... Co z tego? Ja mam jeszcze dowódcę. Dowódca by tę kartę rekompensował. Tam 9 plus 6. To w sumie idealnie za mało. Miałeś kiedyś połamane kolana? Okej. No to przeciwnik musi jakoś pancerz nałożyć. Niech nakłada. O, jeszcze Heidavr, ty, ja zapomniałem o nim. No patrzcie, jak miło. Jeszcze w ogóle Eliren mam w talii. Okej.
Chwycie mnie, jak spasuje, to ja wrzucę Siroko plus ładunek dowódcy. Erondite. Alisa, wtasowujemy zaczepki. Ja nawet z uśmiechem na twarzy poświęcę Simlasa w tej rundzie, bo... Bo Siroko plus dwa ładunki dowódcy... Też w zasadzie kuszące. Gdy Simlasa zachowujemy, to nawet pewnie będzie lepsze poświęcenie dwóch ładunków dowódcy. Mógłbym po prostu odchudzić talię, ale w zasadzie... Nie wiem, to tak jak wcześniej ustaliliśmy... A nie, bo to jeszcze bym Eliren stracił. Nie, to... Po prostu... Scenariusza nie dobierzemy. No ale mamy to kombo z zaczepkami, mamy nasze goldy. Jest Gucci. No bo te zaczepki pewnie się wtasowały przed jakoś. Ten fortel, także tutaj nie ma co na to liczyć, no ale to tutaj w zupełności wystarczy do wygrania. W mojej ocenie. A teraz wiewióra się już raczej do niczego nie przyda też. Tylko czy my... Ja mam 4 briki. Może zostawimy tak dla bezpieczeństwa te wiewióry? A niech będzie, zostawimy. Mi się wydaje, że ja tutaj... Mimo tych tragicznych top decków, to te 4 goldy mi to zrekompensują. Na spokojnie. Wygnamy sobie... Nie ma znaczenia co w zasadzie. A wygnajmy powiedzmy płotkę. Obojętnie. No. Bo naprawdę dobranie Eliren byłoby smutne. Te zaczepki. A przeciwnik to nie ma czym grać już. Nie ma czym grać praktycznie. To nasza ziemia, Dwan. Nie macie tu już wstępu. Okej. Jestem taki zmęczony. Grajmy sobie sapera. Dopiero w momencie, kiedy przeciwnik wrzuci chociaż jedną zaczepkę, to... Kurde, dwa vanadejny. Oj, to już większy problem. Dobra, dobra, to musimy zareagować. Musimy zareagować, lecimy z Simlasem. Jednego musimy zbić. To na pewno, drugiego obijemy. Wyskakuje Eliren. I zaraz tutaj może też dobijemy. Vanadejna. A w sumie sprytnie to przeciwnik wymyślił. Jego Vanadejn plus Vanadejn z miecza. No, wygląda to całkiem sensownie. Koegzystencja jest mitem. No, tylko my tutaj sobie dobijemy. Pyk. Prawdopodobnie nawet Vernosiel do tyłu wrzucimy. Raczej obrażeń nie będziemy potrzebować. A będzie więcej punktów z Isengrima. Także niech tak będzie. Hop. I zarodniki okażą się zagraniem za zero. Coś mi się wydaje. O chwila, bo on ma jeszcze Simlas. Dobra, oczywiście najpierw ładunek do wódcy, żeby tutaj nie zmisklejować. Pyk, pyk. To jest 35 przewagi. Może za szybko? Znaczy, gdybym miał scenariusz, to bym na pewno wygrał, a tak to... 6 zaczepek. Jednak chyba te briki... Wow, jednak te briki zaważyły. No proszę. Nie spodziewałem się, ale trzeba przeciwnikowi oddać, że ładnie tutaj wymyślił. No naprawdę się nie spodziewałem. Ajajaj, także no brawa dla przeciwnika,
A w tym odcinku to tyle. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa.